Cześć moi drodzy, lecąc francuskim samolotem VG-33 trafiła mi się całkiem fajna bitwa, którą postanowiłem nagrać. No to miłego oglądania. Maszyna ta całkiem dobrze łapie lotniska, więc postanawiam to zrobić, nie ufając, że moje chłopaki zrobią to jak należy. No i sami już widzicie, strzelają po sobie zamiast się brać do dzieła. Niestety zbliża się P40 do pasa i będzie dość blisko. Ale jest jeszcze na tyle daleko, że ja zdążę to spokojnie złapać. Aczkolwiek po złapaniu będzie już mało zabawnie. No dobra, złapałem. Teraz trzeba wyminąć ciężką czołówkę, ale to mi się udaje i robię nawrót. Ale niestety przyleciał inny gościu i mnie zdołał zestrzelić. Żeby moje chłopaki się nie wygłupiały na początku, może byliby w porę. No ale nic, mam backupa na tym samolocie, wezmę go raz jeszcze. Moja szybka akcja ze złapaniem lotniska dała nam przewagę punktową. No to natomiast tu zobaczyłem przekradający się bombowiec, który chce zniszczyć nasze lekkie jednostki naziemne i się wystawia dość dobrze, żeby mu spróbować strzelić pilota, co też mi się udaje. Kontrola zerknięcia, jak tu sytuacja w powietrzu się rozwija. Rozwija się tak, że nasze lotnisko B jest szturmowane. Prawda, nasza obrona przeciwlotnicza jest dosyć gęsta, ale z ich skutecznością to już tak trochę słabiej. No dobrze, niech się ten łak 3 na strzał wystawi. O, teraz się wystawia. No i proszę bardzo. Starczy dobry kąt podejścia. I fragi wpadają jeden za drugim. No i czy teraz łaga 3 się uda spizgać? Udało się. A moje chłopaki sieją jak wściekli. Bardziej muszę uważać na ogień od nich niż od wrogich maszyn. A tu się próbował zakraść do mnie korsarz, ale ja go w porę dostrzegłem. O, może uda się nawet wziąć słodką zemstę za zestrzelenie mnie w momencie, jak byłem bezradny. No, chyba się nie udało. Coś widzę, chyba do mnie z tyłu strzela, tak. Tego przerywał ostrzał, patrzę, co się przypałętało. Co to jest, druga fla? A, P400. Czekam, aż wystawi się lepiej na strzał, bo na razie jego profil i wektor lotu nie pozwala na skuteczny ogień. Ale w tym momencie już mogłem to zrobić. No i przeciwnik został spizgany krótką serią. Tutaj widzę trochę za gęsto tych przeciwników, dlatego odbijam nieco w stronę swojego spawna. Czekając, aż moje chłopaki przylecą, się tam trochę z nimi wymieszają. A jak już to zrobili, to podchodzę do ataku. Widzę, że Katalina nie złapie lotniska, bo jest zbyt rozpędzona, dlatego przerzucam się ze strzałem na myśliwiec. I teraz mam wystawioną Katalinę, która chyba też dostała w pilota. Po skończonej akcji nie nawracam do tyłu, żeby się wpakować w ten kocioł, tylko nabieram trochę prędkości, separacji od przeciwników, po to, żeby na spokojnie móc ocenić sytuację w powietrzu. W
tym meczu przeciwnicy się na to lotnisko strasznie po prostu ryli bez ustanku, co chwila ktoś przylatywał, sekundy oddechu nie było. To myślałem, że tam wyjdzie na czołówkę, dlatego tak odbiłem leciutko na prawo, żeby przygotować się do jej uniknięcia, ale jednak tego nie zrobił. Za to zrobił ten, co mi tam śmignął nade mną teraz. Co to było? A, BF 110? A, BF 110 widzę się chce awanturować ze mną. No to cóż, chłopie. Chcesz się awanturować? To masz. I po udanym ataku znowu odskok, żeby mieć czas na spokojnie ocenić sytuację w powietrzu. A sytuacja jest taka, że tam się zero z pływakiem przybierza do ataku na mnie, a przynajmniej przybierzało. Dobrze byłoby się go pozbyć. No i nadstawia się bolo do dobicia. Czy mi się to uda? No, udało się. Kolejne zerknięcie, czy ten I-15 nie wraca. Co tu się dzieje dalej? A dzieje się to, że P-26 schodzi do lądowania i dobrze byłoby się go pozbyć. Ale wcześniej... A nie. Krótka seria w miga, która nie była dość celna i przerzuciłem się na łapiące lotnisko P-36. O, chwilkę trzeba to gówno schować, żeby nie przeszkadzało. No i kontynuujmy. Dobrze, kontrolne zamknięcie, co zrobi Junkers, ale Junkers nic nie zrobi, natomiast tutaj bombowce siadają na płycie lotniska. Jednego zdjąłem, a drugi szczęśliwie się spłoszył. Dlatego mam okazję zaatakować mnie po nawrocie. Jakby kontynuował siadanie, to prawdopodobnie by je złapał. O, coś tu mnie ostrzeliwuje. Nie wiem jeszcze w tym momencie do końca, co to jest. Sokolik. O kurde, no z sokolikiem to ja niestety nie będę się kręcił, bo nie ma to najmniejszego sensu. Dlatego wyciągałem go do tyłu pod swojego spawna i któryś z moich chłopaków wykorzystał okazję na łatwego fraga. Po tym jak niebezpieczeństwo minąłem, poszedłem do góry, żeby odzyskać trochę pułapu. No i patrzę, żeby zaatakować TBF-a. Strzelam trochę z prawej strony jego kółka, ponieważ on zakręca. I dzięki temu moje pociski w niego wchodzą. No i tak jak mówiłem, fala za falą nieustannie przeciwnicy lotnisko B szturmują. Już kolejni lecą. No i zobaczmy, któż to się nadstawi. No niestety, Heiper 112 się wyrypał któregoś z naszych i fraga nie mam. Teraz przerwany ostrzał, żeby nie zderzyć się ze swoim bombowcem. No coś tam krytyka zarobił, ale leci dalej. Zostawiam go w takim stanie, bo pościg za nim odciągnąłby mnie za bardzo od lotniska B. A przyjąłem taki cel taktyczny, żeby go, znaczy żeby je osłaniać. A jest przed czym, bo się już znowu czterech nazlecało, nazlatywało, przepraszam. A dwóch kolejnych już tam z tyłu też się zbliża. Dobra, ten został pizgnięty, no to został TBF. I pilota TBF-owi? Tak. Niestety nie mogłem kontynuować ataku za tym
hołkiem, ponieważ atakował mnie P40. Ale teraz P40 mi się nastawia, czy go dam radę spizgać? No, udało się. I Immelmann odkrywa i pozycjonuje mnie w pozycji do ataku na próbujący złapać lotnisko. Co to było? Pękla 123, natomiast to coś z tyłu mnie próbowało obrabiać. Co to takiego? A, hołk. Nawet posiłowinąłem jednemu hołkowi, przyszedł drugi. No niestety nie jest dobrze. Hołki są dość groźnymi przeciwnikami dla mojej maszyny. Dlatego, kiedy była okazja, to próbowałem zaatakować tego jastrzębia, który ostrzeliwywał mojego sojusznika, licząc na to, że jeśli go zdejmę, to zwolniony sojusznik pomoże z kolei mnie. No, plan tak nie do końca się udaje, bo tylko go tam drasnąłem, a poza tym tenże mój kolega z drużyny tak się wywija jak gówno w przeręblu, że nie mam czystej okazji strzeleckiej, żeby mu tego jastrzębia zestrzelić i dopiero mogę zrobić to tutaj. W tym czasie zdążył dolecieć Junkers 87 i już był na tyle blisko, że nie mogłem nakierować się bezpiecznie na czołówkę, nie dając mu okazji strzeleckiej. Odpuszczam go, bo widzę, że podchodzi do lądowania Katalina. No niestety z tego kąta nie bardzo mam jak ją trafić w coś istotnego. Próbuję po ogon, żeby upić to lisie linki, ewentualnie skrzydło. No, ale niestety ona lotnisko łapie. Wpada co prawda na moje konto jako frak, ale post factum. Jest z kolei Venture Junkers 87, którego jestem zmuszony odciągnąć trochę dalej, żeby móc zawrócić do zajęcia się nim, ale to na szczęście sojusznik pomógł. Niestety jednak sytuacja przedstawia się zgoła tragicznie, ponieważ zostałem już tylko ja i chyba jeden ludek tylko, reszta wyginęła jak dinozaury versus no dość spora ilość przeciwników w dobrych maszynach. Natomiast mój samolot jest już postrzelany, no i praktycznie nie widzę tutaj już sensu, żeby próbować coś w tym meczu zrobić. No, 20 napizgałem, jak to nie wystarczyło, no to przepraszam już bardzo, no więcej nie zrobię. Dlatego też, żeby nie stracić po raz drugi tej maszyny, oddalam się w stronę spawna. Jak nie jakiś narwaniec będzie gonił, będzie ku temu okazja, by się nim zdążyć zająć, to go spizgam. Ale tak, no to już uznaję, że po prostu przeciwnicy w tym meczu są lepsi, no i wygrają. To jest zasłużenie zresztą, skoro wszystkich moich wysiekli. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!